Dzień dobry, Małgorzata Kozicz, zapraszam na program Wilno Łączy. Przemierzone kilometry, poznani nowi ludzie, kultury, a nieraz wyjście z własnej strefy komfortu czy odkrycie nowej pasji. Dla jednych podróże to krótka odskocznia od rutyny, dla innych styl życia. Nie bez przyczyny mówi się, że podróże kształcą, a czego tak naprawdę można się nauczyć dzięki przemieszczaniu się po świecie? Porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterkami. Dorota Skoczyk. Po studiach lingwistycznych w Polsce mieszkała w Hiszpanii, w Ameryce Środkowej i wiele podróżowała. Dzisiaj z mężem i dwójką dzieci mieszka na wsi pod Wilnem. Prowadzi studio artystyczne i warsztaty wyplatania makram. Sama nauczyła się tej sztuki podczas życia w Gwatemali. Mirka Duchnowicz. Od wielu lat zapalona podróżniczka. Podróż to jej sposób na życie. Brała udział w budowie bazy treningowej w środku dżungli. W Azji uczyła się nurkowania i jogi, a znajomi w Wilnie uwielbiają jej tajską kuchnię. Z powodu pandemii osiadła na Litwie, ale już snuje plany kolejnego wyjazdu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ryszard Kapuściński pisał, że podróż nie zaczyna się w momencie, kiedy wyruszamy w drogę i nie kończy wtedy, kiedy docieramy do mety. A jak to było w waszym przypadku? Kiedy zdecydowaliście się na to, że wyruszacie w swoim życiu w taką podróż, nawet niekoniecznie mając bilet powrotny? Mirka. Na początku pojechałam na takie dłuższe wakacje, 3-tygodniowe do Azji. No i zdarzyło mi się spotkać wiele osób, które podróżowały w tym czasie. I zaczęłam z nimi rozmowy i każdy z tych osób był taki fascynujący dla mnie. Zrozumiałam, że coś takiego istnieje jak podróżowanie, bo to nie było na mojej wyobraźni. Chyba za pół roku zaoszczędziłam na taką półroczną podróż. I to była taka zaplanowana podróż, że kupiłam sobie bilet powrotny. Przeleciałam przez wszystkie kraje bardzo szybko, zobaczyłam wiele miejsc, no ale oczywiście nie poczułam tej takiej kultury. Czas powrotu mnie po prostu przytłoczył, to było takie już. No i po tym wszystkim zaczęły mi się takie wahania, a co mam dalej robić? Zaczęłam szukać pracy, znalazłam pracę, praca była bardzo dobrze płatna. No i siedziałam w biurze w pewnym momencie i stwierdziłam, że nie, tak nie można marnować życia. Kupiłam wtedy bilet w jedną stronę. Doroto, powiedz, jak u Ciebie to było? Czy to był jakiś plan, czy też raczej spontanicznie i przypadkowo, jak u Mirki? No ja właśnie do Ameryki Centralnej też wyjechałam z biletem w jedną stronę. To był bardzo strategiczny moment, bo akurat skończyłam studia magisterskie, między innymi komunikację międzykulturową. No i jeszcze nie miałam stałej pracy, nie miałam męża ani dzieci. Po prostu chcieliśmy zobaczyć już tam na miejscu, gdzie nas poniesie i w ogóle, czy może po tygodniu zechcemy wrócić. Po pół roku już naprawdę czułam, że chcę wrócić. Też ten taki zew ojczyzny tutaj zaistniał. No, cały czas miałam taki ciąg do życia na Litwie, chociaż zdążyłam studiować w Polsce i w Hiszpanii i jak już chciałam właśnie zarobić trochę na tą podróż taką dłuższą, to pracowałam w Londynie tak przez kilka miesięcy. To chyba też była potrzeba przygód. Właściwie każda podróż zostawia jakieś wrażenia po sobie, nawet taki zwykle jakiś turystyczny, wakacyjny wyjazd. No i niewątpliwie chyba zmienia nas ta podróż. Mirko, czy Ciebie te wiele lat podróżowania jakoś czujesz, że rzeczywiście stopniowo zmieniały, że jesteś teraz inną osobą niż wtedy, kiedy dopiero wyruszałaś w świat? W moim wypadku ja się czuję, że jestem w ogóle innym człowiekiem niż byłam 10 lat temu. Czasami wątpię, czy to przez te podróże, czy przez wiek mi się wszystko zmienia. Ale wiem, że reagujesz na pewne rzeczy z doświadczenia z podróży. Rozumiem, że to jednak nie wiek zmienia mnie, tylko te doświadczenia. Przestałam planować życie. Życie jest tak piękne, że no nie trzeba tego planować i no, podróż nigdy się nie uda, jeśli ją zaplanujesz. Mówi się, że podróże kształcą, no to takie ogólne, utarte powiedzonko, ale rzeczywiście Doroto, na przykład w Twoim przypadku, w pewnym sensie to się sprawdziło, nawet w dosyć wymiernym, praktycznym sensie. Teraz, mieszkając na Litwie, prowadzisz studio artystyczne, prowadzisz warsztaty wyplatania makram, a tego się nauczyłaś podczas swojego życia w Gwatemali, tak? Zgłębiałam wiedzę języka hiszpańskiego, także portugalskiego i zaczęłam się uczyć
szycia między innymi. No i tam akurat bardzo popularne było wyplatanie makram, a konkretnie biżuterii z makramy. Technika pojawiła się prawdopodobnie od wiązania węzłów morskich. Była popularna w Mezopotamii, więc taka historyczna technika. No i właśnie teraz jest renesans tej techniki, bo ona była bardzo popularna w latach 80. Macierzyństwo znów tak jakby pozwoliło wrócić do makramy. Tylko że wybrałam takie grubsze sznurki do plecenia, które są teraz bardzo popularne, bo to takie boho, takie romantyczne dekoracje można z tego wyplatać i ma masę pożytecznych rzeczy albo po prostu ładnych rzeczy. Mirko, ty wspominałaś jeszcze przed naszym wywiadem, że podczas swoich podróży na świecie nauczyłaś się wielu rzeczy również. Też między innymi wyplatać makramy, czy przygotowywać jakieś potrawy azjatyckie, czy nurkować. I jak rozumiem, to wszystko się działo jakoś w sposób nie taki specjalnie zamierzony, tylko mimochodem właściwie. Tak mnie poniosło, że zaczynam wszystkiego się uczyć. Zrobiłam kurs terapeuty ajurwedy, byłam na takich, to się nazywa po angielsku Yogic Science Studies. Nauczyłam się nurkować, nauczyłam się języka indonezyjskiego, nauczyłam się tropikalnego ogrodnictwa. Nie umiem zatrzymać się i nadal mam wiele, wiele innych planów do nauki. Nie wiem, czy kiedyś się zatrzymam przy czymś. A czy było coś takiego, że żyjąc przez jakiś na przykład dłuższy czas w jakiejś społeczności, no czerpałaś od nich wiedzę i umiejętności, ale też na przykład dzieliłaś się jakimiś swoimi umiejętnościami, takimi bardziej z naszej szerokości geograficznej? Tak, oczywiście. To jest taka wymiana non-stop. Ale bardzo mnie fascynowała na przykład wymiana wiedzy o przyrodzie. Zauważyłam, że najbardziej taką korzystną wiedzą, jaką mogłaś przekazać, to było takie twoje czyny, że na przykład zaczęłaś sprzątać sama plażę. No i ludzie zaczęli się zastanawiać, a po co to robisz? Na przykład, bo niektórzy nawet nie mieli wiedzy, że plastik się nie rozkłada w wodzie. No oczywiście tam dzieliłam się też swoimi tam przepisami, na przykład robiłam jakiś tam nasz litewski chłodnik. A jak nasze bohaterki wykorzystują w życiu codziennym umiejętności zdobyte podczas swoich wojaży po świecie? Posłuchajmy. Mirka nie tylko zwiedza i cieszy się światem, ale również uczy się. Mieliśmy tą przyjemność jako jedni z pierwszych poczuć jej dotyk w masażu ajurwedyjskim. Naprawdę gorąco polecam. No i potrawy z tego całego wachlarza świata, który Mirka odwiedziła, w którym mieszkała, nie tylko odwiedziła. No to jest naprawdę zawsze coś. Zawsze mamy wielką ucztę. Zawsze mamy wielką ucztę. Ale też jest to uczta taka po prostu zwykło ludzka, ponieważ Mirka jest naprawdę po prostu ciepłą, dobrą osobą, z którą przemiło spędza się czas. Dorota mi się kojarzy ze strojem ludowym. Jest tam masa różnych kolorów, pięknie ze sobą współgrających. I to jest właśnie o Dorocie. Najbardziej mi się zapamiętały jej powroty z Wielkiej Brytanii, z Indii, było bardzo kolorowo, i z Ameryki Południowej. Z Ameryki Południowej przywiozła ziarna kakao, prawdziwe ziarna kakao, i potem robiła prawdziwe ceremonie picia tego napoju. A zainteresowanie makramę nie pamiętam, skąd się wzięło tak naprawdę. Ale Dorota robi to mistrzowsko, dlatego bardzo się cieszę, że w tym się odnalazła i osobiście mam chyba z 5 prac, jej prac, które zdobią mój dom. Rozmawiamy o takich praktycznych umiejętnościach, które można nabyć podróżując po innych krajach. A waszym zdaniem takie bardziej ogólne rzeczy, które można przejąć, obserwując inne kultury? Doroto, w twoim przypadku jak to było? Czy coś też przejęłaś od tych ludzi, których poznałaś, z którymi żyłaś przez pewien czas? Z Hiszpanii wszyscy wiemy to takie maniana, że no, jeżeli dzisiaj coś się nie udało zrobić, załatwić, no to jutro, maniana. No i w Ameryce Łacińskiej jest podobnie, że jednak zależy od nastroju, na przykład kierowcy autobusu czy jakiegoś urzędnika, czy coś się da załatwić dzisiaj, czy jednak kiedyś, później, jutro. No my to chcemy jednak czegoś konkretnego. I widzę, że znów jak jestem na Litwie, to znów się uczę tej kontroli, że jednak wszystko planuję i chcę mieć to tak, jak zaplanowałam, a jak nie, no to od razu, przecież mamy taki zwyczaj, że na przykład dzwonimy do urzędu i się tam dobijamy swoich praw, że czegoś nie zrobili w czas. Niektórzy bardzo łatwo przyjmują ten taki spontan i
oddanie się temu, co się akurat dzieje, jakieś zmiany, a inni jednak nie mogą się pozbyć tego, tej kontroli swojego życia i tak samo chcą kontrolować całą otaczającą rzeczywistość. Chyba tak idealizujemy trochę takie podróże, zwłaszcza takie wyruszenie w świat na długi czas, że ktoś wyjechał, że jest teraz wolny, że rzeczywiście korzysta z tego dnia, nie planuje, czerpie z życia. Ale czy jest też tak, że właśnie zanurzając się w innej społeczności jest coś, co jest w ogóle może nie do przyjęcia, co irytuje, denerwuje w tych ludziach i właśnie jest pewnym wyzwaniem też w zamieszkaniu gdzie indziej, na innym końcu świata. Mirko. Ja stwierdziłam, że podróże to jest chyba mocniejsza praca nad sobą. Jeździłam do Indii tak dość często, co roku prawie. I zawsze przed wyjazdem, już tak z Indii, po prostu nie mogłam wytrzymać z tego ostatniego dnia. Irytowało mnie to, ten taki hałas na ulicach. To wszystko tak głośno brzmi, że... I sobie tak się zastanawiałam, jak ja mogłam tak pół roku wytrzymać. Na początku mnie bardzo irytowało to, że kobiety są postrzegane takie jak drugorzędne. No w Azji to jest tak, nie wszędzie, ale często to jest taki patriarchalny system. Też, u nas też to tak było wcześniej, mi się wydaje. Zaczęłam obserwować i też rozmawiać z tymi kobietami, jak się czują, czy to jest okej dla nich. Wszystkie dziewczyny, i takie wykształcone, i z takich prostych rodzin, powiedziała, że to jest absolutnie okej, to jest ich tradycja i że one ufają rodzicom, że oni w tym wieku nie potrafią wybrać sobie małżonka. No i ja tak stwierdziłam, że skoro to pasuje w tej tradycji, to też sprawdza się, to dlaczego nie? Jak było przyzwyczaić się od nowa do życia na Litwie? Czy tutaj też były jakieś wyzwania i trudności? O, ja tak samo jak Dorota, bardzo zgadzam się z nią. Bardzo nie mogłam przyzwyczaić się do tego takiego, że braku spontaniczności u ludzi. Zauważyłam, że ludzie tak przyzwyczajeni są do tego komfortu, że materialność jest jednak bardzo ważna w naszym życiu. Że to jest takie, że ludzie mało myślą na tym, a co ja mogę zrobić dla innego człowieka? I że w ogóle jak takie pytanie zadajesz, to ludzie tak... w ogóle ciebie jakby nie rozumieją, a w ogóle po co będziesz coś robić dla innego człowieka? Zdarzyły mi się takie konwersacje. Ten taki materialny nabytek, on jest na pewno ważny, żeby wzrastać też duchowo, ale tej duchowości jeszcze nie mamy. Ja bym chciała to zobaczyć w naszej społeczności. Na zakończenie naszej rozmowy proponuję jeszcze taką krótką serię pytań, na które proszę, abyście odpowiedziały bez zastanowienia jednym lub dwoma słowami. Mirka. Nigdy nie chciałabym pojechać. Nie wyobrażam sobie, wszędzie bym chciała pojechać. Dorota, bez dzieci pojechałabym. Na Teneryfę. Mirka, w podróż zawsze zabieram. Taki symbol Ganesha, który oznacza dla mnie pokonywanie przeszkód. Dorota, w planowaniu podróży najważniejsze jest... poczuć, co się naprawdę chce. Mirka, kiedy mi się nudzi... zaczynam oglądać mapę i szukać miejsca, gdzie pojadę. Dorota, chciałabym w życiu zobaczyć... najwyższy szczyt górski. I ostatnie pytanie do Was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Na Wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TVP Wilno. Miejsce, w którym teraz chciałybyście się znaleźć. Ja bym chciała teraz być w Tokio. A ja tak banalnie nad morzem. W spokojnym miejscu. Cóż, dziękuję Wam bardzo za Wasze bardzo ciekawe opowieści i życzę jeszcze wielu fascynujących i wzbogacających podróży. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Mirka Duchnowicz i Dorota Skoczyk. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia i do usłyszenia.